Święto Niepodległości na swój sposób postanowiło również uczcić Raciborskie Stowarzyszenie Brydżowe. Na zamku spotkało się ponad 100 miłośników brydża. Na drugi otwarty turniej brydża sportowego zjechało się ponad 50 par, którzy spotkali się i będą spotykać się cyklicznie, między innymi, aby uczcić pamięć kolegi. Jest poświęcony pamięci jednego z naszych kolegów, który wiele lat brał udział w naszych rozgrywkach. Bardzo zacny człowiek i w ten sposób chcemy uhonorować jego pamięć, spotykając się co roku. Do Raciborza zjechali się gracze między innymi z Jastrzębia, Bielska, Opola, Kędzierzyna czy Katowic. Podczas turnieju dowiedzieliśmy się, że brycz nie jest grą w karty. Jak to możliwe? Brycz jest grą przy pomocy kart. Nie grą w karty, a grą przy pomocy kart. Wszystko, co można było wymyśleć, no to właśnie odbywa się już licytacja, rozgrywka, zagrania czasami podstępne, ale w zasadzie oparte wszystko jest na genialnej logice. Bardzo wielu brydżystów w całym świecie uprawia tę grę, są to miliony ludzi, czasami w Stanach Zjednoczonych, no w turnieju bierze udział 600-700 osób. Jak mówi organizator, w niektórych krajach w szkołach średnich uczniowie sami mogą wybrać, czy uczyć się brydża na lekcjach. Ja gram od 40 lat. Czyli tutaj wśród uczestników ma pan już takie zaprzyjaźnione osoby? No sam sporo osób, tak. A poleca pan właśnie brydża? Wszystkim, w szkole najlepiej. Turniej został rozegrany pod patronatem prezydenta miasta Racibórz i starosty raciborskiego. Kolejny, jak zapowiadają organizatorzy, już za rok.